pozwoliłem sobie, bo bardzo się cieszę, że Konfederacja w ogóle powstała, że te ruchy wolnościowe gdzieś tam się zebrały do kupy. Mam pytanie odnośnie tych zbliżających się wyborów samorządowych, znaczy parlamentarnych. Czy przewidujecie poszerzenie Konfederacji? Bo teraz jest powiedzmy ta czwarta noga, ale to jest w obrębie Konfederacji, prawda? Tam się ilościowo was nie zwiększyło. Natomiast czy z tymi ugrupowaniami, które gdzieś tam będą ten sam elektorat walczyć? Nie wiem, ze strajkiem przedsiębiorców, czy nie, Polska jest jedna, czy innych, które gdzieś tam powstają, czy jest przewidywalne połączenie się jeszcze z innymi ugrupowaniami? Dziękuję panie burmistrzu za to pytanie. Tak, generalnie to nie jest tak, że Konfederacja jest zamknięta. My jesteśmy otwarci, ale bardzo uważnie się wielu środowiskom przyglądamy. Tak? I widzimy, kto tak robi dużo szumu, ale za kim stoi jakaś inna duża partia, a kto naprawdę szczerze walczy o te same postulaty, co my walczymy. Także tak, Konfederacja jest otwarta. Na pewno będziemy chcieli nawiązywać z wieloma różnymi niepartyjnymi środowiskami współpracę. Nie tylko przy wyborach parlamentarnych, ale także, może przede wszystkim przy wyborach samorządowych. I z drugiej strony będziemy mieli otwarte propozycje wobec samorządowców do współpracy przy wyborach parlamentarnych. Także zresztą Małgorzata Dzierzyc będzie tutaj organizacyjnie w tym okręgu Gliwicko-Bytomsko-Zabrzańsko-Tarnowsko-Górskim, tak nie wiem czy dobrze powiedziałem, Tarnogórskim koordynować. Więc tak, z tym, że no też Konfederacja rodziła się jako pierwotnie połączenie dwóch podmiotów, które miało zdolność samodzielnego startu wybora, Partii Korwin, Ruchu Narodowego. Ja byłem takim inicjatorem, żeby to wszystko połączyć. Natomiast później od razu udało się nawiązać bardzo dobrą współpracę z Grzegorzem Braunem i w międzyczasie było wiele nazwisk polityków, którzy gdzieś tam chcieli z nami, nawet startowali w wyborach europejskich, ale z czasem okazało się, że no nie do końca dobre mają szczere intencje, a my bardzo cenimy sobie w Konfederacji wzajemne zaufanie. Znaczy wiemy, że na coś się dogadujemy, że tak jest, że możemy wewnętrznie szczerze porozmawiać. Wiemy, że po wyborach to nie jest tak, że każdy pójdzie w swoją stronę, tylko będziemy dalej kontynuować ten projekt. To nie jest tylko platforma czy trampolina do wskoczenia do Sejmu, tylko to jest trampolina do zmiany systemu, zgodnie z tym, na co się umówiliśmy. Więc jeżeli ktoś z nami się umówi na to samo i my w praniu, w boju sprawdzimy, że ma szczere chęci, możemy mu zaufać, jak najbardziej tak jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo.